Drodzy Państwo, w związku z artykułami prasowymi, które w ostatnim czasie ukazały się w lokalnych mediach na mój temat, chciałabym przedstawić swój punkt widzenia. Jak również oczywiście cały obraz sytuacji, który godzi w moje dobre imię, ale też w pozytywny wizerunek Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, którym od niedawna kieruję. Mam nadzieję, że dzięki temu opinia publiczna będzie miała rzetelny obraz sprawy, a nie afery, bo takiej w CWK nie ma. Jako dyrektor CWK zobowiązana jestem do tego, aby dbać nie tylko o dobry wizerunek tej jednostki, ale też o realizację jej celów statutowych. Niekorzystne materiały prasowe mogą natomiast powodować, że w oczach potencjalnych kontrahentów CWK może być traktowane jako podmiot nieprofesjonalny. Ale przechodzimy do meritum. Faktem jest, że wpłynęła na mnie skarga kilku osób niezadowolonych ze zmiany na stanowisku dyrektora w CWK. Jakkolwiek jest ona przedmiotem kontroli, to oświadczam, że przytoczone w niej kwestie nie znajdują potwierdzenia w faktach. W moim przekonaniu grupa pracowników CWK w Opolu, autorów będącej przedmiotem zainteresowania medialnego skargi, traktuje przedstawicieli mediów, Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Kontroli Miasta, Urząd Marszałkowski oraz Urząd Wojewódzki instrumentalnie i usiłuje wykorzystać wymienione instytucje do osiągnięcia celu w postaci uniemożliwienia przeprowadzenia zmian w zarządzanej przeze mnie jednostce. Drodzy Państwo, stanowczo podkreślam, że moje zachowanie nigdy nie miało cech i nie zmierzało do poniżania czy ośmieszania poszczególnych moich współpracowników. Mój pierwszy kontakt z CWK rozpoczął się podczas realizacji balu prezydenckiego. CWK otrzymało 140 tysięcy złotych na realizację imprez na obchody 800 lat miasta. Jedną z tych imprez mógł być bal prezydencki. Zgodnie z życzeniem pana prezydenta, bal mógł jednak odbyć się dopiero w przypadku pozyskania na niego wsparcia finansowego od partnerów i sponsorów. W przypadku, gdyby nie udało się zebrać takich pieniędzy, wydarzenie w CWK miałoby ograniczyć się tylko i wyłącznie do koncertu Roberta Janowskiego. Postawiłam i postanowiłam, że nie poddam się i zbiorę środki pieniężne na to wydarzenie. Uważałam, że jest to wyjątkowa okazja, że przyświeca nam szczytny cel i że takie wydarzenie należy realizować, ponieważ skupia ludzi o otwartych sercach, które w miłej atmosferze, spędzając czas, mogą pomóc komuś, kto tej pomocy bardzo potrzebuje. Wyjątkowo zależało mi na jak najlepszej realizacji, bo tylko wtedy to wydarzenie miałoby szansę wpisać się w strukturę stałych wydarzeń naszego miasta. Sponsorzy jednak, przekazując środki na bal, podkreślili, że musi być on na bardzo wysokim poziomie. Tylko i wyłącznie wtedy zaangażują się w kolejne realizacje miasta. Wtedy właśnie zaczęła się moja praca i pierwsze spotkania w CWK i wtedy właśnie od jednego z autorów późniejszej skargi usłyszałam, jeśli pani uważa, że zbierze taką kwotę, to powodzenia. Opór pracowników CWK był w czymkolwiek, aby mi pomóc, duży. Już wówczas było ciężko i trudno we współpracy. Osoby, które faktycznie współpracowały ze mną przy realizacji balu, jednoznacznie odebrały takie działania jako próbę sabotowania imprezy, którego celem było skompromitowanie mnie jako realizatora. Pomimo tego bal został odebrany jako jedna z najlepszych realizowanych do tej pory w CWK imprez dla miasta. Drodzy Państwo, wychodzę z założenia, że urzędnik służy obywatelowi, a nie odwrotnie. Pracując w urzędzie decydujemy się właściwie na służbę. Swoją pracę powinniśmy wszyscy w związku z tym wykonywać szczególnie sumiennie i odpowiedzialnie. Z przykrością stwierdzam, że obecnie ma miejsce atak grupy osób mający na celu zastraszenie mnie i utrudnienie pracy jednostki, która celowo i świadomie przedstawiana jest w negatywnym świetle. Zmasowany, zaplanowany i skrupulatnie realizowany bunt przeciwko zmianom 11 osób na L4. Przez lata pracowałam w biznesie i zdumiewa mnie sytuacja, w której za aferę
uważa się stawianie wymagań pracownikowi, by ten wykonywał swoje obowiązki rzetelnie i sumiennie. Natomiast przechodzi się do porządku dziennego nad sytuacją, w której tajemnicza choroba w jednym czasie dopada w zasadzie wyłącznie autorów skargi, powodując ich przewlekłą nieobecność w pracy, co z kolei traktowane jest jako rzecz zupełnie naturalna. Jak wynika z paragrafów Kodeksu Pracy, mobbing to działanie lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pozostawiam Państwa ocenie, czy o uporczywym i długotrwałym działaniu można mówić po 5 dniach pracy, a właśnie po 5 dniach mojej pracy jako dyrektora CWK złożono na mnie skargę. Jeśli chodzi o relacje przełożony podwładny, to dotychczas, mimo wielu lat pracy, nie spotkałam się jeszcze z takimi oto wypowiedziami pracowników w stosunku do wydającego polecenia służbowe dyrektora. Pozwolę sobie zacytować. Nie będzie mi Pani mówiła, co mam robić. Mam ogrom obowiązków innych, o których nie ma Pani pojęcia. To nie leży w zakresie moich obowiązków, niech Pani poprosi kogoś innego. Ja mam wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez, nie musi mi Pani mówić, co mam robić. To nie jest mój problem, niech Pani zapyta grafika, siedzi w pokoju obok. Jeśli znajdę czas, to zrobię. Jak ma Pani do mnie temat, to na maila proszę. Ja pracuję do 15:30 dzisiaj, jutro może Pani mi to przekazać. Z mojego punktu widzenia doszło do publicznego pomawiania pracodawcy w związku ze zdarzeniami, które nie miały miejsca. Podsłuchiwanie pracodawcy pod drzwiami gabinetu, do czego przyznają się autorzy skargi, nagrywanie, a następnie rozpowszechnianie nagranych rozmów, miało też miejsce upublicznienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i szereg innych zachowań, do których z pewnością szczegółowo odniosę się we właściwych postępowaniach. Mając w pamięci definicję mobbingu, którą wcześniej zacytowałam, uważam, że to właśnie takie zachowania grupy pracowników w stosunku do przełożonego może wypełniać przesłanki mobbingu. By bliżej nakreślić Państwu sytuację, dodam, że najbardziej aktywne osoby spośród autorów skargi miały ze mną kontakt na zasadzie przełożony, podwładny przez 5 dni od momentu rozpoczęcia mojej pracy w CWK do złożenia skargi. W przypadku jednego z pomawiających mnie pracowników nie wyraziłam zgody na codzienne skracanie pracy o 2 godziny, ponieważ zgodnie z umową ten pracownik miał obowiązek świadczenia pracy przez 6 godzin dziennie, a chciał świadczyć ją przez 4 godziny. W przypadku kolejnego z pomawiających mnie pracowników nie zezwoliłam na długotrwały urlop wypoczynkowy tego pracownika, ponieważ od początku roku przekroczył on 35 dni nieobecności. W przypadku kolejnego z pomawiających mnie pracowników podczas balu prezydenckiego zwróciłam pracownikowi uwagę na błędy. Pozostałe osoby ostentacyjnie okazywały mi niezadowolenie po prostu w związku z powierzonymi im obowiązkami. Działania moich poprzedników mieściły się w ramach rocznego budżetu jednostki. W moim przekonaniu i zgodnie z moją wizją CWK mogłoby jednak działać efektywniej i bardziej ekonomicznie. Ta wizja wzbudziła jednak opór części pracowników jednostki domagających się zwiększenia kadry i niezadowolonych z rozliczania przy zadaniowym czasie pracy. Dlaczego? Odpowiedzią na to pytanie może być właśnie prezentacja, którą Państwu przygotowałam. Finansowe podsumowanie działalności Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu za rok 2016. Zestawienie planowanych na etapie realizacji budowy CWK wpływów ze źródeł takich jak organizacje targów, wynajem powierzchni i innych składników majątkowych. Planowane przed uruchomieniem na rok 2014 mieliśmy 2 093 000. Na rok 2015 2 191 000. Na rok 2016 planowane przychody przed uruchomieniem wynosiły 2 294 000. Zrealizowanych ogółem za rok 2016
mamy 598 tysięcy. Zestawienie planowanych na etapie realizacji budowy CWK wpływów z organizacji targów i usług z innymi, z nimi związanymi, przepraszam. Planowane przed uruchomieniem 1 500 000, planowane przed uruchomieniem na rok 2015 1 600 000, planowane przed uruchomieniem na rok 2016 1 673 000, zrealizowane ogółem za rok 2016 194 tysiące. Zestawienie porównawcze, przychody własne, wynagrodzenia ogółem. Przychody ogółem planowane przed uruchomieniem CWK to 2 193 000. Wynagrodzenie ogółem planowane przed uruchomieniem CWK to 575 000. Przychody ogółem wykonane w CWK w latach 2014-16 to 666 238. Wynagrodzenie ogółem wykonane za lata 2014-16 to 1 346 000. Środki miasta Opola przeznaczone na funkcjonowanie CWK w roku 2016 wyniosły 2 422 112, w tym koszty wynagrodzeń ogółem 1 436 467, w tym koszty organizacji imprez własnych bez wynagrodzeń 237 411. Jak Państwo widzicie, koszty pracownicze zajmują dużą część przekazywanych do miast, przez miasto pieniędzy. Zestawienie porównawcze przychodzi z organizacji imprez własnych nadzorowanych przez dział obsługi projektów, bo to właśnie grupa pracowników z działu obsługi projektów jest najbardziej niezadowolona ze zmiany na stanowisku dyrektora. Przychody CWK z realizacji imprez własnych za rok 2016 194 072. Bezpośrednie koszty wynagrodzeń działu obsługi projektów 407 822. Bezpośrednie koszty organizacji imprez własnych wraz z wynagrodzeniami działu obsługi projektów 645 292. Wynik bezpośredniej organizacji imprez przez dział obsługi klientów bez kosztów pośrednich. To jest obraz kreatywności działu obsługi, projektów i stan finansowy realizowanych imprez przez CWK. Teraz, drodzy Państwo, wykorzystanie dostępnego potencjału czasowego do realizacji imprez. Mamy 355 dni targowych w roku. 102 to jest ilość dostępnych weekendów w roku, a ilość dni realizowanych imprez własnych przez dział obsługi projektów to 14 dni na rok. Jakie się nasuwają wnioski po tym, co Państwo widzieli? W 2016 roku mamy 252 dni robocze. Dział obsługi projektów wykreowało 8 imprez własnych, które w całości trwały 14 dni. 5 osób z działu, który jest zbudowany ze struktury 6-osobowej, 5 osób zaangażowanych było do realizacji 8 eventów. 5 osób to 1130 dni roboczych. 1130 dni roboczych pracowano na 14 dni imprez własnych, czyli na 8 eventów. Czyli jedna osoba pracowała 226 dni, aby zrealizować 1,6 imprezy trwającej średnio 1,75 dnia.
573 tysiące w okolicach, Państwo widzicie dokładnie, to bezpośrednie koszty organizacji 8 imprez własnych wraz z wynagrodzeniem 5 osób zaangażowanych do ich realizacji. 339 901 to bezpośrednie koszty wynagrodzeń 5 osób zaangażowanych do realizacji 8 imprez własnych. To znaczy, że 67 980 zł to koszty wynagrodzenia jednej osoby, która organizuje 1-6 imprezy własnej w skali roku, która trwa 1,5 dnia. W moim przekonaniu, a mam nadzieję, że też w przekonaniu pana prezydenta i władz miasta, formuła, w jakiej dotychczas funkcjonowało CWK, uległa wyczerpaniu i sposób jego funkcjonowania wymaga optymalizacji. Przedstawiona przeze mnie prezentacja obrazuje strukturę kosztów oraz nakład pracy głównego działu CWK odpowiedzialnego za realizację projektów, którego pracownicy stanowią czcion autorów skargi. Dzisiaj widzę to jeszcze lepiej, bo mamy strukturę 21 pracowników i 5 stanowisk kierowniczych, ale również o 7.30 zaczyna się praca i światło gaśnie o 15.30. Tak profesjonalny podmiot, mający odgrywać istotną rolę w życiu miasta, nie może tak funkcjonować. Reasumując. Niech mi pan pozwoli dokończyć. Reasumując. Nie jest prawdą, że pracownicy w CWK poddawani byli jakiemukolwiek mobbingowi. Nie jest prawdą, że byli zmuszani do pracy wykraczającej poza zakres ich obowiązków. Użyte stwierdzenie o cmentarzach to znany cytat, który został wyrwany z kontekstu i zmanipulowany. Po prostu zostały postawione wymagania. I jak widać, pomimo próby zdestabilizowania pracy CWK, nieobecnością połowy pracowników, CWK pracuje właściwie, realizuje swoje cele bez zakłóceń i planowo odbywają się kolejne imprezy, co również skłania do refleksji na temat zaangażowania poszczególnych osób w byt jednostki. Mam nadzieję, że udało mi się nakreślić Państwu, jaki jest mój punkt widzenia na sytuację, w której się znalazłam. Ze względu na toczące się postępowania kontrolne, nie mogą odpowiedzieć na pytania, które ponad to, co powiedziałam, mogą budzić Państwa zainteresowanie. A nie zostały dzisiaj poruszone. Będę mogła odpowiedzieć na nie po zakończeniu stosownych postępowań, bo w odróżnieniu do osób piszących skargę, jestem odpowiedzialna za jednostkę, mając na uwadze jej interes i przepisy prawa, publicznie pewnych informacji ujawniać na tym etapie nie powinnam.